Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza na dwa spektakle akrobatyczne Julia w Krainie Marzeń w wykonaniu Teatru Ocelot. Pełne emocji widowisko tworzone z pasją przez akrobatów oraz dzieci i młodzież lubińskich szkół, które szkolą się pod okiem profesjonalistów. 45 minut popisów akrobatycznych, powietrzny taniec i pantomima. Zapraszamy w sobotę 18 maja o godzinie 17 oraz we wtorek 28 maja o godzinie 10. Szczegóły na www.ckmuza.eu. $8 na akcję to oficjalna propozycja zarządu KGHM dotycząca wysokości dywidendy za 2012 rok. Władze polskiej miedzi chcą wypłacić pieniądze akcjonariuszom w dwóch ratach. Prezes Herbert Wirth nie ukrywa, że na rekomendowaną przez siebie kwotę będzie musiał zadłużyć spółkę. Ma to być jednak dług na bezpiecznym dla KGHM poziomie. Ostateczną decyzję o wysokości dywidendy podejmą jednak właściciele. Dotychczas akcjonariusze, czyli de facto Skarb Państwa, dawał więcej niż proponował zarząd. Zarząd Polskiej Miedzi uznał, że dywidenda na poziomie 1 600 000 000 zł, co wynosi 1/3 zysku netto za 2012 rok, jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla miedziowej spółki. Przy wypłacie dywidendy 1,6 miliarda będziemy musieli, realizując nasz ambitny plan inwestycyjny do 2015 roku, bo w takiej perspektywie żeśmy dyskutowali, musimy zaciągnąć dług. Zarząd Polskiej Miedzi uważa 8 zł na walor za kompromis pomiędzy interesem właścicieli a bezpieczeństwem miedziowej spółki. Przypomina przy tym o ponad 2-miliardowym zobowiązaniu, jakim jest w tym tylko roku podatek od kopalin oraz o realizowanym ambitnym programie inwestycyjnym, tak w Zagłębiu Miedziowym pod Głogowem, jak i za granicą. Według związkowców nawet 8 zł to zbyt dużo w obecnej sytuacji KGHM. Każda dywidenda wypłacona dzisiaj w tej sytuacji ze spółki jest dywidendą za wysoką, chociaż wiem, że spółka jest spółką akcyjną i powinna to robić, ale gospodarka tej firmy wskazuje na to, że już pieniędzy na dywidendę w firmie nie ma. Rekomendacje Zarządu Polskiej Miedzi pozytywnie zaopiniowała Rada Nadzorcza. To jednak nie wystarczy. Ostateczną decyzję w sprawie dywidendy podejmie walne zgromadzenie. Największym akcjonariuszem z ponad 30% akcji miedziowego holdingu jest Skarb Państwa i wobec rozproszenia pozostałego kapitału to minister decyduje o ostatecznym podziale wypracowanego zysku. Znając historię, musimy też wiedzieć o jednej rzeczy. Elementarnej, że to, co było rekomendowane przez zarząd i opiniowane pozytywnie przez Radę Nadzorczą przez okres 10 lat, nie spełniało się to nadzwyczajnym warunkom. Życie pokazało, że racjonalność swoje, a ministerstwo swoje. Ta dywidenda, która jest rekomendowana, jest dywidendą już za wysoką, natomiast ja z przekonaniem dzisiaj stwierdzę, że dla Skarbu Państwa będzie to za mało. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku przy rekomendacji zarządu 17 zł na akcję głosami największego akcjonariusza Skarbu Państwa dywidenda z zysku za 2011 rok wyniosła KGHM ponad 28 zł za walor. Wówczas prezes nazwał ją ekstremalnie godziwą. Również i teraz szef Polskiej Miedzi wie, że może jedynie sugerować akcjonariuszom wysokość wypłaty. Naszą rolą jako zarządu jest po pierwsze wskazywanie tego, co jest optymalne dla firmy, jaką jest KGHM i stąd, jak już powiedziałem, jest ten balans. W innym przypadku, żeby zrealizować te zamierzenia inwestycyjne, będziemy musieli się w większym stopniu posiłkować długiem i to zaczyna być niebezpieczne przy założeniu, że przede wszystkim mamy produkt, jakim jest miedź, srebro, bardzo zmiennym na rynku, więc myślę i będę jak zwykle apelował do swoich akcjonariuszy, żeby podzielili ten pogląd. Propozycją zarządu jest wypłata dywidendy w dwóch ratach po 4 zł na akcję w sierpniu i listopadzie. Nie ma jeszcze ustalonej daty zwyczajnego walnego zgromadzenia, na którym zostanie podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie. Wiadomo, że musi odbyć się do końca czerwca.